Oj, pogoda się psuje. Chyba będzie burza. O, mój kapelusz! Wracaj tu! Jupi! W kilka minut dookoła świata! Ach, no i po kapeluszu. Przynajmniej zrobiłam zakupy. Pokroję tego arbuza. O, jaki piękny kolor! Pachnie soczyście. Mam fajny pomysł. Obrócę owoc do góry nogami i wezmę długopis 3D. Narysuję linię od środka do samego stołu. I tak dookoła. Teraz zacznę wypełniać trójkąty. Uwielbiam kolorować. I już! Prawie gotowe. Jeszcze kilka ozdób? Okej, koniec! Zrobiłam sobie nowy kapelusz! O, uroczy, prawda? Nie słyszę bicia serca. Przepraszam, przyszłam na zabieg? Aż mnie ciarki przeszły. Muszę być dzielna. Dobrze, zaczynajmy! Prawie kończę. Jeszcze chwilka. Istne dzieło sztuki. Proszę spojrzeć. Wow, są cudowne. Nigdy takich nie miałam. Dziękuję. No dalej. O tak. Wow, jestem coraz lepsza. Rośnie ze mnie geniusz. No dalej, nie zawiedź mnie. Co? Głupi samochód! Szybciej, szybciej! Ech, mogłabyś być ciszej? Nic nie rozumiesz! Ała! Ej, co robisz? Nie musisz się wyżywać na klawiaturze! Och! I jak mam teraz grać? Niedobrze! Oddawaj go! Jest mój! Ech, zostawiła swój długopis! Świetnie! Kiedy zgubicie klawisz od klawiatury, namalujcie sobie nowy. Tylko upewnijcie się, że jest tej samej wielkości. Uwaga! Tak! Możemy dalej grać! Och! Betty! Wróciłaś! Na czym to ja? Betty! Zabrałaś mi mój długopis! Dlaczego siostry są takie wkurzające? Przynajmniej jestem pomysłowa. Ach, nieważne. Dobrze, zapraszam. Udane imprezy. O, nie, nie, nie. Tak się nie bawimy. Nie widziałaś tego? Wpuszczamy tylko w pięknej sukni. Do widzenia. Ech, masakra. Skąd miałam wiedzieć? I co teraz? O, długopis 3D. Tak, wiem, jak rozwiązać ten problem. O, ale ciężka praca. Jeszcze tylko kokardka. To się nazywa suknia balowa. Hej, wróciłam. Wow, jak ty to zrobiłaś? No nic, teraz możesz wejść. Udanej imprezy. Wow, ale piękna suknia. Dzięki, sama ją zrobiłam. Fajny ten klub. Okej, zaczynamy. Tyle ćwiczyliśmy ten układ. Damy radę. To musiało boleć. Nie wierzę, że mnie puściłeś. Porwałam sobie dżinsy. Niestety, nie tego szukamy. Dziękuję za danie nam szansy. Ha, patrz na te ciemajdy z dziurami w spodniach. Chodźmy coś wygrać. Jak to się stało? Tak ciężko trenowaliśmy. Musimy to jakoś naprawić. Patrz, długopis 3D. Daj mi te spodnie. Narysuję coś na tej dziurze.
Najpierw takie linie do środka. Okej, teraz kółka. Powoli i dokładnie. Na koniec takie szlaczki. Będzie wyglądać jak pajęczyna. Gotowe. Widzisz? Teraz masz fajny wzór, a nie dziurę. Wow, genialne! Chodź, możemy to jeszcze wygrać. To nie ta dziewczyna z dziurą w spodniach? Załatała ją jakoś. Macie drugą szansę. Tym razem nam się uda. Tak! Nie upadłam! Super! Znacznie lepiej. Same dziesiątki! Wiedziałam, że to wygramy. Dziękuję! Ach! Kto tu stawiał tę kostkę? Dobrze, że nigdy nie wychodzę z domu bez narzędzi. To się nie nada. Mam! Długopis 3D na ratunek. Nie chcę, żeby ktoś się tu przewrócił. Jeszcze kilka linii i wypełniamy. Nie ma cegły? Nie ma problemu. Już prawie. Tada! Uff, super! Muszę tu posprzątać. Zaraz. O nie, co to za bałagan? Sprawdzę pudełko na biżuterię. Tak jak myślałam. Muszę to jakoś rozplątać. Hej! Co tam? Do bani. Cała biżuteria mi się poplątała. Nie zazdroszczę. Ale dotrzymam ci towarzystwa. Potrzymaj tak rękę. Dzięki. Zawieszę ci to na palcach. Wow. Sporo masz tej biżuterii. Przyda ci się coś, co pomoże ci utrzymać porządek. Długopis 3D. Narysuję taki owal... i dodam kolejne warstwy na górze. Tam i z powrotem. Okej, teraz kilka kółek na górze? W podobny sposób. Nie przestawajcie. Super, pierwszy gotowy. Teraz pora na drugi. Okej, i ostatni palec skończony. Wow, fajnie mi to wyszło. Patrz, co dla ciebie zrobiłam. Widzisz? Teraz będziesz miała porządek. Wow, ekstra! I wszystko się na niej zmieści. Ale zabawa! Od razu lepiej. Tylko sobie sprzątam. A to co? Ślady po kubkach? I już czyściutko. Tu też? Myślałam, że się ich pozbyłam. Pięknie zeszły. Czas na łazienkę. Na lustrze? Jak to w ogóle możliwe? Zetrę mu to z twarzy. Śpi sobie, kochaniutki. Uff, sporo tego sprzątania. Co? Skąd te wszystkie ślady? To się wymknęło spod kontroli. Ha? Co to? A, długopis 3D. W sumie to mam pomysł. Muszę odmierzyć szklankę. W ten sposób. Teraz narysuję buźkę. Oczka i usta. Patrzcie, jak się uśmiecha. Dobrze, pora na długopis 3D. Wypełnię koło żółtym kolorem. Gotowe. Teraz biały. W tym miejscu. Powieki i usta będą czarne. Jeszcze język. O, ale słodki. Nie mogę się napatrzeć. Mamo, co ty robisz? Nie! Nie waż mi się odkładać tego kubka! Prędko, buźko, ratuj meble! Od dzisiaj korzystasz z podkładki.
Mam dosyć zmywania tych śladów. I posprzątaj pokój, panienko. W sumie to podoba mi się ta podkładka. W końcu wypadł mi ząb! Będę na ciebie czekać, wróżko zębuszko. Nie mogę się doczekać poranka. Och! Zawsze to samo! Ohyda! Ha? Jejku! Ach! O nie! Muszę to naprawić! Całe życie pod górkę? Masakra! Budzi się! Zbiliście naczynie? Weźcie długopis 3D i je naprawcie! Trochę to zajmie, ale będzie warto! Brzeg gotowy! Teraz robimy to samo w środku! Jesteśmy prawie w połowie! I robimy to samo w drugą stronę! Wyjdzie wam coś takiego? Fajne, co? Będzie jej się podobało. Proszę. Prawie zapomniałam. Po to przecież przyszłam. Wyczuwam tu ząbka. Bingo. Wart każdego centa. Polecam się na przyszłość. A, poważnie. Okej. Chyba jestem gotowa na to greckie przyjęcie. Albo przyda mi się więcej biżuterii. Nie. Te nie. Gwiazdki? Też nie. To może ten naszyjnik? Ach, nic z tego. Hej, pięknie wyglądasz. Fajną mam biżuterię? Wow, ekstra! Ja mam tylko to. Ale nie pasuje mi do kostiumu. A, wiem, co możemy z tym zrobić. Wystarczy długopis 3D. Wykorzystam popiersie Nefretete. Dobra, teraz w drugą stronę. Widzisz? Liść. I przechodzimy do kolejnego. Fajnie to już wygląda. Okej, ostatni listek gotowy. Wiedziałam, że wyjdzie ci coś ekstra. Dziękuję, ratujesz mi życie. O, lekcja się zaczyna. Gdzie moje krzesło? O, tutaj, proszę pani. Tak, dziękuję. Zabierzmy się do oceniania. Gdzie długopis? Proszę, może pani zacząć pisać? O, dziękuję. Przecież to nic nie ściera. Przyniosłam trochę wody, żeby było łatwiej. Nie zapomnijcie odrobić lekcji. Telefon! Nie! Uratowałam go. O, dziękuję. Możesz mi go oddać. Ale proszę pani, to się może kiedyś powtórzyć. Pomogę pani temu zapobiec. Proszę popatrzeć. Wezmę długopis 3D i zacznę odrysowywać case'a. Wypełnię całą przestrzeń. Od góry do samego dołu. Jeszcze boki. W końcu te też są śliskie. I już! Nowiuszkie antypoślizgowe etui! Ojej! Dziękuję! Przepraszam, ktoś dzwoni. Co za nudny dzień! Mają tu lody? Już mi ślinka cieknie? Obym miała kasę! Kurczę, tylko śmieci! Może to? Warto spróbować. O, klient! Dzień dobry. Hej. Podobam ci się?
Jeśli masz pieniądze, to tak. Nie mam. To nie ma nic za darmo. Ach, no dobra. Zaraz wracam. Okej. Sama sobie zrobię pieniądze. Wystarczy mi tylko długopis 3D. Super, ale to jeszcze nie koniec. Wygląda jak rożek, co nie? No to trzeba dorobić lody. Jeszcze polewa. Aż zgłodniałam. Fajnie wygląda, co nie? Teraz założę to na łańcuszek. Ale ładnie. Zrobiłam sobie nawet kolczyki do kompletu. Teraz już się nie wstydzę. Rozpuszczę jeszcze włosy. Prawie mam! Wróciłaś! Tak, wróciłam. Ale ładny naszyjnik. Podoba ci się? No! Poproszę jednego. Fuj! Nie chodziło mi o buziaka. Znów to samo. Ach, ale nuda. Daj mi zagrać. Teraz ja. A może zamiast tego... Masz. Pobaw się tym. No dobra. Tylko czym mam go nałożyć? Już! Załatwione! O nie! Zepsuła mi puder! Dalej mi się nudzi. Moja kolej! Masz, tym się pobaw. Zaraz pobiję rekord. No cóż, nie ma wojny bez ofiar. Muszę ją czymś zająć. Może długopis 3D mi pomoże. Wiem już co robić. Wystarczy dokładnie odrysować kształt i go wypełnić. Szybko zanim wróci. Jeszcze trochę. Teraz naniosę kolejne warstwy. Oby mi wyszło. Okej. Jeszcze trochę na górze. Całkiem fajnie to wygląda. Gotowe. I jak łatwo się wysuwa. Okej, powinno zadziałać. O nie, idzie tu. Muszę schować pada. Sorka, nic tu nie mam. Gdzie go schowałaś? Wredna jesteś. Udało się, poszła sobie. Teraz mogę sobie spokojnie grać. Ale ogromny. Posłuży mi na wiele lat. Okej, widzę tu jakieś kable. Sporo kabli. Po co aż tyle? Ten chyba idzie tutaj. A ten tu. Jeszcze te. Zmęczyłam się. Teraz jestem cała w kablach. Zrobiłam sobie pierścionki. Wow, ale się zaplątała. Skąd tu tyle kabli? Hej, wiem jak ci pomóc. Przyłożę tu jeden i narysuję takie linie. Widzisz? Trzymają się w miejscu. Tada! Porządek i organizacja! Mogę już je podłączyć? Wow, dziękuję! Fajnie to wygląda. Ach, dobranoc! Nie mogę z tym spać. Ups, ale ze mnie nie zdara. Ciekawe, co tam jest. O! Prawie o nich zapomniałam. Co to? Barbie? Tyle lat cię nie widziałam. Spokojnie, przytulę cię. Ale fajnie. Barbie? Ale jestem brzydka. To jakiś koszmar. Oby!
He? Czy to aby na pewno był sen? Chociaż w sumie miała rację. Zaraz cię naprawię. Czas na metamorfozę. Zajmę się tobą. I zacznę od ciuchów. Lubisz czerwień, to nie? Wystarczy robić podłużne linie. Mniej więcej takiej długości. Ale super! Od razu lepiej, co nie? I nawet nie musiałaś iść na zakupy. Słodkich snów! Ach, już mi lepiej. Dobranoc! Nowa sukienka? Dziękuję! Sprawdźmy, czy faktycznie śpi. Ruszyła się. Muszę to wziąć i w nogi. Uf, o mały włos. Ej, patrz. Mam jej kosmetyki. Nie możemy ich użyć. Będzie na nas zła. Ale z ciebie cykor. Ktoś tu będzie miał kłopoty. Tak, uwielbiam tę szminkę. Ojej, nożyczki? Muszę sobie podciąć włosy. Albo zrobię grzywkę. Obym równo obcięła. O nie, co ja zrobiłam? Co jest? O kurczę, masakra. Hej, długopis 3D. Zaraz ci pomogę. Muszę tylko odrysować taki kształt. I go wypełnić. W ten sposób. Gotowe? Okej, teraz obracamy. Naleję tu taką kroplę i skleję oba końce. O tak. I jedziemy dalej. Dodam kilka niebieskich kropek, ale nie za dużo. Skończyłam. Patrz, co dla ciebie zrobiłam. Proszę. Pokażę ci. Widzisz? Trzymają twoją grzywkę. Wow, dziękuję. Kto mi zabrał kosmetyczkę? To ona? Nie ja. Brzydka. Idź sobie. Czuję się okropnie. Nie musiałaś być taka podła. Wynocha! Mam złe przeczucia. Ech. Dzień dobry. Mam wyjść? Nie rozumiem. Ach, nie zauważyłam cię. Wchodź. Dobrze. Oto moje portfolio. Proszę. Interesujące. Ładne oczy. Nawet w porządku. Mimo, że trochę dziwnie. Ale wieje nudą. Nic z tego. Okej. Wynocha! Niech to. Ale ładne ozdoby. To już wiem, co jej się podoba. Mogę trochę podrasować swój wygląd. Zacznę od narysowania czegoś takiego. Stop! Teraz uzupełniam innym kolorem. Fajnie to wygląda, co nie? Ale to jeszcze nie koniec. Wszystko do siebie pasuje. Gotowe? Uwaga! Proszę pani, to jeszcze raz ja. Znowu ty? Teraz się pani spodobają. O! Oddzwonię. I to ja rozumiem. Właśnie tego szukamy. Witaj w agencji. Super. Nie wierzę! Jestem modelką! Okej, czas ozdobić kroksy.
podobają mi się te kółka. I zmieniamy kolor. Ale będą piękne. Super! A teraz najlepsze. Tak, patrzcie na to widowisko. Ten nowy pistolet na klei jest ekstra. Działa jak powinien. Oh, w końcu przyszedł mój telefon. Czy może być coś lepszego? Patrzcie tylko. Jaki nieskazitelny ekran. To ja, twoja mamusia. Wspaniale, Sofia. Odłożę go na chwilę. Wow, na pewno nie na stół. Nowiuszki telefon i ten syf? Nic z tego. Ups, czekaj, pomogę ci. Można? Wyluzuj. Owincie telefon folią. Ekranem do dołu. Teraz weźcie pistolet na klej i wyciśnijcie go na brzegi. Nie ma co żałować. Środek wypełnijcie zygzakami. Super. Odrysujcie aparat. Pora na pionowe linie. Wygląda ekstra. Wyjmijcie spod spodu folię. Spersonalizowane etui! Mega! Dzięki, Kevin! Ciepły prysznic na dobry początek dnia. To się przyda. Ale to mydło pięknie pachnie. Gdzie mam je odłożyć? Tutaj. O-o. Uważaj, Bella. Będzie gleba. Ha? Lepiej to sprawdzę. Wszystko w porządku? Poślizgnęłam się. A! Pomóż. Znów to samo. Ale może to załatwię. Weźcie gorący klej i nanieście go w ten sposób. Może być brokatowy. Zróbcie prostokąt i dodajcie takie szlaczki. Kiedy wyschnie, połóżcie na górę mydło. Nie ma za co. Wow, dzięki, Vicky. Teraz to można śpiewać bez umiaru. Ale może bez tańczenia? O, właśnie. Okej, chyba rozumiem. To kto chciałby podejść do tablicy i to rozwiązać? Sofia, zapraszam. Tak, wybrała ją, nie mnie. Proszę rozwiązać to równanie. Wow, ale ona to wysoko zapisała. Może się rozciągnę. Albo podskoczę. Nie może dosięgnąć do równania. Ale jaja nie wytrzymam. Nic z tego, nie dam rady. Wracaj na miejsce i proszę mi oddać kredę. Zawiodłam się na tobie. Dobrze, to może ktoś inny? Betty, zapraszam. Zaraz, ja? Ale... dobrze. Haha, masz za swoje. Świetnie. Proszę rozwiązać to równanie. Ojej, nie ma szans, żebym to rozwiązała. Zmarzę tylko te bazgroły. Dlaczego też nie jestem niska? Wow, widać, że się tam męczy. Wzrost jednak nie pomaga. Hej, mam pomysł. Wezmę tylko kolorową laskę kleju i oczywiście pistolet. Okej, wkładamy i czekamy, aż się nagrzeje. Dobrze, chyba już. To do roboty. Zacznę od narysowania koła. Następnie je wypełnię powoli i dokładnie. Dobrze, teraz wystarczy przełamać to w pół. Super, wyszło tak jak planowałam. Włożę je szybko do butów pod pięty. I w ten oto sposób dodałam sobie kilka centymetrów wzrostu. Betty, widzę, że pojęcia nie masz, jak to rozwiązać. Proszę pani, czy mogłabym jeszcze raz spróbować? Sofia, jesteś pewna? Tak, znam odpowiedź.
Dobrze, weź kredę. I życzę powodzenia. Te obcasy z kleju zdają egzamin. Mogę rozwiązać równanie. Skończyłam. Wow, wspaniale. To poprawna odpowiedź. Dziękuję. Świetna robota.